czas temu widzieliśmy się, mieliśmy wspólny wywiad. Wtedy rozmawialiśmy o tym, że masz dołączyć do Nowoczesnej. Dlaczego to się nie wydarzyło i zakładasz swoją partię? My rozmawialiśmy długo po rozwiązanej już sytuacji z Nowoczesną. Ta sytuacja tak naprawdę zakończyła się pod koniec roku 2021. I opowiadałam tobie, że działy się różne gdzieś tam wewnątrzpartyjne przepychanki, w których ja nie chcę brać udziału. Byłam postrzegana przez nazwisko, przez to, że jestem żoną ministra, a nie przez to, jakim jestem człowiekiem i co mogę wprowadzić w świat polityki, jaką mogę aktywność społeczną wykonać, jakich mogę podjąć się działań. Mogę powiedzieć, że jestem po rozmowie z liderem jednej z partii na ten moment i bardzo się cieszę za to, że jestem w tym miejscu, w którym jestem, że wydarzyły się wszystkie te rzeczy, które może nie wpływają pozytywnie na mnie, na odbiór mojej osoby przez obywateli, ale wiem też, że nic nie dzieje się bez przyczyny i wiele rzeczy trzeba zrozumieć i właśnie na przykład zapisać się do Nowoczesnej, żeby wiedzieć, że to nie jest miejsce dla mnie na przykład. I wiem, że ja stworzę coś, co nie będzie sztuczne, co nie będzie zgoła fajne i zachwycające. Tak naprawdę jak w to wejdziemy, to będzie czarna dziura. Ja tego nie chcę. Ja chcę jasne i klarowne zasady. Ja chcę stworzyć coś, co będzie odpowiadać każdej, przede wszystkim młodej osobie. I myślę, że o to chodzi, żeby politycy byli dla obywateli, żeby wychodzili na ulicę, żeby mówili ich głosem, a nie żeby udawali, że nie wiadomo co robią i kim są, a tak naprawdę mieli obywateli gdzieś. Powiedziałaś, że nazwisko ci przeszkadza. Nie miałaś pomysłu, żeby je zmienić? Nie przeszkadza nazwisko. No tak, ale w jakiś sposób wiesz, no już cię ludzie klasyfikują, nie? Nie chciałaś go zmienić na jakieś inne? Bo jest taka opcja, żeś była Marianna na przykład Kowalska. Nie, ponieważ... wiesz co, ja kocham i szanuję swojego męża. Jesteśmy małżeństwem, mamy córkę, która ma to samo nazwisko. I od początku do końca, od 2015 roku jestem Marianna Schreiber i tak będzie. Niezależnie od tego, komu się to podoba, czy komuś się to nie podoba. Dlatego tworzę miejsce, w którym nikt mi nie powie, ty jesteś Schreiber i nie obchodzi mnie, jak ty pomagasz ludziom. Możesz stanąć na głowie, ale nas to nie obchodzi. Masz nazwisko takie, to my cię nie przyjmujemy. Jeżeli ludzie tak mówią, to znaczy, że dla nich się nie liczy człowiek. To znaczy, że skoro są w polityce, to oni działają dla obywateli, bo gdyby tak było, to nie kategoryzowaliby ludzi. A jak ty jesteś postrzegana przez innych polityków? Co oni o tobie myślą? Nie wiem, ignorują nie pytam ich o to. Ale nie, ignorują cię? Czujesz, że cię ignorują i nie traktują cię poważnie? Czuję, że i słyszę, i widzę, że szczują trochę. Że starają się wprowadzać zamęt, żeby wywołać jakieś negatywne plotki, żeby niszczyć mój wizerunek. To widzę i to słyszę i to wiem. Również jako osoba związana z Super Expressem. Wiem to od wewnątrz, ale nie przejmuję się tym. Umiem walczyć o swoje i myślę, że po prostu nie poddam się temu.